Dzień dobry wszyscy dewianci kompostowi, którzy to zawracacie mi gitarę nawet zimą, żebym opowiadał o kompoście, a nie za bardzo jest co opowiadać, więc powiem krótko. Daj ta spokój temu kompostowi zimą. Niech leży, niech tam odpoczywa. Daj ta na luz. Nie trzeba cały rok czegoś przy kompoście robić. A mówiąc tak poważnie, ja wiem, że was rwie już do ogrodu. Już niektórzy wiosnę poczuli, choć ja jeszcze bym chętnie, nie wiem, na nartach pośmigał na przykład. Już się ludzie palą do pracy. Ale jeżeli chodzi o kompost, to tak jak sobie zażartowałem, ale też poważnie mówię, dajcie spokój. Nie ma co grzebać w tym kompoście. Bywa jeszcze za zimno. Jeszcze mogą przyjść porządne przymrozki. Odpuśćmy sobie dodawanie różnych ciepłych rzeczy do tego, w sensie na przykład namawiam was jesienią do tego, żebyście dodali obornika, na przykład świeżo ściętej trawy, takich azotowych materiałów, które jeszcze się wymiesza, jeszcze się różne odpady z ogrodu dorzuci, jeszcze się wytworzy dużą temperaturę, potem się przykryje to słomą, na przykład wyściółkuje i mamy dzięki temu ten kompost przerabiany jeszcze z kilka tygodni, nawet dłużej, on jeszcze pracuje niż gdybyśmy tak na zimno go zostawili, na zimę szybko przemarznie, bez okrycia, bez wzbudzania tej temperatury. Ale teraz uważam, że jeszcze jest za wcześnie, żeby zaczynać z tym. To znaczy, jak dodamy coś takiego właśnie wzbudzającego kompost do życia, obudzimy te wszystkie robaczki, bakterie, drżownice, i zaczniemy to mieszać, to może i temperaturę już wytworzymy, tak? To nawet jak są minusowe temperatury na zewnątrz, to jest szansa, że dodając takich materiałów azotowych do węgla, wytworzymy tę temperaturę, dodając też wilgoci. Ale może być tak, że przyjdą jeszcze spore przymrozki i te wszystkie organizmy, które gdzieś tutaj wyjdą, będą troszeczkę zaskoczone tym, bo one już się obudzą niby na wiosnę, a tu jeszcze wielkie przymrozki, więc myślę, że można sobie na razie to odpuścić, dać jeszcze temu kompostowi odpocząć, niech on sobie poleży, ułoży się, odpocznie i nie dodawać też za bardzo wody. Zwykle ten okres jesienno-zimowo, taki wczesno-wiosenny, jest dosyć mokrym okresem. Jak widzicie, ja nic nie podlewałem, a jest tu mokro, bo dzisiaj sobie kropi deszcz, więc ani nie potrzeba tu materiałów teraz dorzucać szczególnie, ani dorzucać jakieś, dolewać wody, jakichś gnojówek i tak dalej. Będzie na to jeszcze czas. W ogóle to ja tak się staram robić, żeby ten kompost już na wiosnę był gotowy, więc pracuję nad nim i latem, i jesienią zeszłego roku, a teraz to on już powinien właściwie sobie tak ułożyć się, uleżeć. Te robaczki z wczesną wiosną powinny sobie przejść z kompostownika. No tu jest to akurat świeży materiał, jedyna komora, ale tu czy tu mam stary materiał. Jeżeli tam gdzieś weszły pod spód te drżownice przed zimnem się chroniąc, dobrze, żeby one tutaj zwabione nowym materiałem z wczesną wiosną właśnie sobie tu przeszły i to wywalamy gdzieś. O czym zaraz jeszcze powiem, ale teraz na przykład ja zimą zwykle znajduję czas dopiero na przycinanie drzew, krzewów, czegokolwiek. Więc jeżeli mam taki świeży kompostownik i na przykład właśnie ciąłem sobie jeżynę bezkolcową, to mogę przyjść i podziabać, ponieważ mało jest tych odpadów roślinnych, mało takich różnych dodatkowych rzeczy w ciągu zimy się dodaje. Zwykle odpadki jedzeniowe, jak widzicie tutaj jakieś obierki po marchewce, jakieś skorupki od jajek, od pomarańczy, innych takich tam po cebuli. Wszystko co tam się je, prawda, obiera, wyrzuca różne ogryzki, nieogryzki, to tutaj ląduje. To jest taki dużo azotu tu jest, ale ten materiał jest taki maślany, jak to przyjdzie ciepło i zacznie się to przerabiać, to zrobi się nam z tego paćka. Więc od czasu do czasu, jak przywożę tutaj takie wiadereczko takiego materiału, można sobie wziąć jakieś maliny poprzycinane, jeżyny czy cokolwiek. To akurat jeszcze mam liście zostały, tak, z zeszłego roku. To pociąć na małe kawałki, podorzucać, zrobić taką przekładkę i na razie moim zdaniem tyle. Można oczywiście od czasu do czasu, tam mam jakąś trawę jeszcze z zeszłego roku na pryzmie, tak sobie leżała, trochę podbierałem. Można trochę dorzucić tej trawy, można trochę
liści pozbierać i podorzucać. Jak jest taka pogoda jak dzisiaj, że tam nawet na plusie jest, to dlaczego nie? Ale raczej bym tego nie mieszał, bo jak zaczniecie to mieszać, możecie na przykład wydobyć te żdżownice, które gdzieś tam siedzą dalej, a wiem o tym, że siedzą, bo tu już kret grasuje u mnie. Cwaniak znalazł kompostownik. To nie tylko kret je tam zżera od dołu, ale od góry je tu wywalimy, a na przykład w nocy przyjdzie przymrozek, a one takie uśpione będą sobie tu leżeć, nie schowają się. Możemy je po prostu zabić, no. Możemy zaszkodzić. Dlatego raczej bym tego nie ruszał, nie przerzucał, nie dolewał czegoś ciepłego, czegoś azotowego, czegoś takiego, co wzbudzi to znowu do życia. Poczekać jeszcze troszeczkę, tak? Jak już te kilkanaście stopni będzie w ciągu dnia, kilka w nocy, to wtedy można działać. A jak zapowiadają jeszcze, że mogą jakieś tam przymrozki w nocy być, to myślę, że nie warto ryzykować i sobie wyjaławiać ten kompost z organizmów, które nad nim pracują. Natomiast są inne rzeczy do roboty zimą. Zachęcam Was do... Już się kończy zima właściwie, no ale zachęcam Was do cięcia drzewek, krzewów, do robienia sobie konstrukcji różnych, budowli, do planowania, grządek, do budowy na przykład kompostownika. To jest bardzo dobry okres, żeby sobie zbudować inny kompostownik gdzieś w innym miejscu lub przygotować materiały, czy też nawet zbić go całego, jak jest taki na przykład z palet, można sobie go zbudować i postawić gdzieś tam pod dachem. Jak się skończy sezon zimowy, zacznie się sezon ogrodniczy, bierzemy sobie świeży kompost, no nie ten, tylko ten na przykład, świeży w sensie zrobiony świeży, już skończony. Wyrzucamy na wiosnę go na grządki, na rabatki i stawiamy nowy tutaj kompostownik, bo ten już na przykład się rozlatuje. Albo go zmieniamy na betonowy, bo na przykład już mi się taki nie podoba. Jakieś budowle grządek, podpory na przykład teraz właśnie też robię, tak wszystko w ciągu jednego tygodnia, tam przycinanie, tutaj film o tym kompoście, tam jakieś podpory, nie wiem w jakiej kolejności Wam wrzucam, ale właśnie takie rzeczy robię sobie zimą, właśnie cięcia, jakieś takie planowania. Co prawda bardzo jestem zajęty budową teraz, wykańczaniem tam domu, kuchni, ale gdyby nie to, działałbym już w szklarni, porobić grządki, pokupować materiały na to, rozejrzeć się na OLX-ie może, żeby załatwić sobie jakiś obornik, może się znajdzie w jakiejś firmie, czy najlepiej gdzieś tam od prywatnego, małego gospodarza takiego, no 1,30 m, nie większy, ale taki co tam ma, nie wiem, dwie krowy i świnie, czy jakieś tam kozy, jakąś tam owieczkę i ma taki, wiecie, obornik nieskoksowany tymi sterydami, anabolikami, antybiotykami i tak dalej. To jest najlepszy czas. Nie trzeba siedzieć w ogrodzie, ale można rzeczy ogrodowe robić. Można sobie jeszcze, no już się powinno zrobić na jesień, ale poczyścić jakieś narzędzia, czy skompletować narzędzia. Daj tam uspokój temu kompostowi na razie. Co tam można, to w trakcie sezonu ja dorzucam. Jak widzicie, to jest mnóstwo świeżych materiałów i to jedno na drugim, to nie jest tak, że ja naraz tyle przywiozłem. To już jest, no, ileś tam, nie wiem, tygodni tak poprzywożone i gdyby to był sezon, gdyby było ciepło, ja bym to zaraz przerzucił jakąś trawą, jakąś tam trociną, zrębką czy czym, trochę węgla, trochę azotu dodać i to by się przerabiało, tu byście widzieli raptem kawałek tylko takich owoców, a tu jest owoców na 10-15 cm przynajmniej, owoców, warzyw, dlatego, że to się teraz prawie nie przerabia w ogóle, tak? No coś tam działa, wiadomo, chwilę się zrobi ciepło, na przykład, nie wiem, w Sylwestra u mnie było 15 czy 16 stopni tutaj na działce, więc coś tam się zawsze dzieje, ale nie na taką skalę, żeby to się dobrze przerabiało. I myślę, że zimą, jeżeli temperatury nawet są takie sprzyjające, powiedzmy jak dzisiaj tam parę stopni na plusie, nie warto się dotykać, bo przyjdzie przymrozek, przyjdzie minus 8 za 2 dni i może się okazać, że cały czas te drzownice tutaj przycinają komara, bo się nie obudziły i nagle zamarzły i dziękuję, mamy po drzewnicach, tak? Uchroniliśmy je przed kretem tam na dole, myśmy je wywalili tu na górę, no i jeszcze gorzej żeśmy zrobili, tak? Bo tak to by się chociaż kret najata, a tutaj one padną i na kompost pójdą. Daj ta spokój kompostowi, jeszcze chwilę, jeszcze myślę, że z miesiąc, dopiero tak marzec, kwiecień, dopiero zaczniemy się nim zajmować, dopiero zaczniemy brać
ten już przerobiony na grządki, ten sobie przerzucimy do innej komory, dodamy czegoś na rozpęd, jakieś już zaczną się pojawiać, jakieś pokrzywy, coś, to jakąś tam gnojóweczkę zrobimy na takie rozbujanie, dodamy trochę, nie wiem, właśnie obornika, czy jakieś pierwsze trawy się tam pojawią, coś tam się skosi, dorzuci. To jest taki materiał, który nam to jeszcze wzbudzi właśnie i będzie się przerabiało na ciepło. Wtedy sobie tę komorę, nie wiem, wyrzucimy, postawimy nową, wyczyścimy, zaczniemy zasypywać materiałem z nowego sezonu. Będzie jeszcze co robić. A na razie powstrzymać się chwilę, trzymać się w ryzach i tyle. Dajcie znać sami, jakie macie podejście. Fakolec mi wyszedł. Można kompost zacząć wzbudzać do życia, żeby był gorący znowu, żeby wzbudzić temperaturę, ale jak w szklarni go mamy. Na przykład z początkiem sezonu już ten marzec, kwiecień można wsadzić, taki na przykład kompostownik sobie jakiś tam wrzucić do szklarni i tam go zasypywać i wtedy tę temperaturę wzbudzać, wznosić, podnosić, żeby nagrzać w szklarni. Nie tylko powietrze, ale też i gleba się troszeczkę grzeje, zaczyna się tam samo nawozić przy okazji i tak dalej. To tak, ale tak można. Ale no, tak na zewnątrz, tak jak u mnie to jest na otwartej przestrzeni, pustej, to no, to przerzucanie może nawet i zaszkodzić troszeczkę, nie? Na jesieni jak najbardziej, jeszcze przed zimą, tak? I żeby ta temperatura już była, zanim przychodzą mrozy. To wtedy, zanim się wychłodzi, zanim co, dadzą sobie robaczki tam ogólnie pojęte, ogólnie nazywane, tak, dadzą sobie radę. Na wiosnę, jak już temperatury są coraz wyższe, tak? Ale zimą odpuśćmy jeszcze trochę. Dajcie znać, jak musicie się wyżyć, jakoś już to na klawiaturze tam. Dajcie znać w komentarzach, na jakim etapie właśnie jesteście teraz sami z kompostowaniem, tak? Czy robicie kompostownik, czy już przerzucacie, czy już coś zaczynacie działać, w jaki sposób, dajcie znać sami, chętnie poczytam. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska, pa, pa.